czasem jest potrzeba, szczególnie jak nie mamy maszyny, żeby tą dziurkę jednak wykonać ręcznie. Czasem też się zdarza, że dziurka wykonana maszynowo nam się uszkodzi, coś się zacznie pluć i też fajnie by było wiedzieć, jak ją sobie wydziergać, żeby była sprawna. Żeby przygotować sobie dziurkę ręcznie, najpierw musimy zmierzyć guzik, żebyśmy wiedzieli, jaki wymiar nasza dziurka musi mieć. Tutaj mamy 1,5 cm. Dobrze. Najpierw sobie zrobimy takie podłużne kreski i potem w miejscu, gdzie mam być przecięte, zaznaczamy i nacinamy sobie materiał. Tak. Sprawdzimy, czy jest wszystko w porządku. Tak. W porządku, ładnie nam guzik przechodzi. Jeżeli materiał nam się snuje, to dobrze by było najpierw obrzucić. Najlepiej zaczynamy od lewej strony do prawej. Nie robimy żadnych guzełek, dlatego że później nam ta nitka i tak się przy dzierganiu tej dziurki zabezpieczy. Więc najpierw ściegiem obrzucającym delikatnie zabezpieczymy brzegi, a potem przejdziemy już do robienia dziurki właściwej. Początek musimy troszeczkę zabezpieczyć. Po prostu na samym początku przeszyjemy parę razy w tym samym miejscu. Będzie właśnie takie zabezpieczenie naszej dziurki. I teraz już zaczniemy sobie właściwe dzierganie. Wbijamy gdzieś w odległości 2-3 mm od krawędzi. Robi nam się tutaj takie koluszko i przekładamy przez to igłę. Proszę. Wbijamy sobie igłę. To, co jest przy materiale, ma podejść pod igłę i ściągamy i wychodzi nam właśnie taki ładny brzeg. Żeby równo wbijać tutaj w równej odległości, bo jest to ważne, żeby ta nasza dziurka ładnie wyglądała, żeby była mocna i też właśnie ważne jest to dla jej wyglądu, przepraszam, to też te odległości od siebie nie mogą być zbyt duże. No i po prostu dużo ciszy, spokoju. I to jest wspaniały trening cierpliwości. Jeżeli będzie dobrze dobrany kolor nitki do materiału, to te nasze niedokładności ładnie zginą. No tutaj, przy tej mojej białej, wyjdzie dokładnie wszystko. No już się troszeczkę wstydzę, jak ona na samym końcu wyjdzie. Może trema tutaj jakoś tak mi przeszkadza. Tutaj tak jak zrobiłam początek, to koniec też powinien być tak samo wykonany. Czyli parę razy wbijamy w podobnym miejscu igłę i przeciągamy nitkę.
teraz zakończenie na lewej stronie. Raczej nie robimy żadnych guzełków, bo one po prostu będą szpecić i trochę nieładnie wyglądać. Po prostu możemy przeprowadzić igłę tutaj przez ten materiał i obciąć. No i mamy tutaj dziurkę już zrobioną. Możemy zapiąć ją na guzik. Proszę, jest praca skończona. To już jest kolejny film odnośnie szycia ręcznego. Zachęcam do pooglądania pozostałych. Było o przyszywaniu guzika, o pętelkach, o szyciu woreczków sensorycznych dla dzieci i nie tylko. Zachęcam. Może ktoś się będzie mógł czegoś dowiedzieć nowego, albo po prostu zacznie sam szyć ręcznie.